dokładnie 12 miesięcy temu miałem najgorszy wypadek na rowerze w moim życiu. Przeciąłem przez kierownicę, no i rozwaliłem sobie bar. Na szczęście nie musiałem być operowany, no i nie wyłączyło mnie na kilka dobrych miesięcy z sezonu. Nie była potrzebna długa rehabilitacja. Skończyło się w zasadzie na tym, że byłem unieruchomiony przez miesiąc. Jak śledzicie mnie na Instagramie, to pamiętacie tą historię, że tydzień po wypadku odbierałem z trail shopu nowy rower. No i z jednej strony nie byłem w stanie się ruszyć, nie byłem w stanie zrobić najprostszych ćwiczeń, no a z drugiej strony stał nowy, świeżutki rower, który czekał, aż na niego w końcu wskoczę i zobaczę, jak się na nim jeździ. I mniej więcej po miesiącu, kiedy już mogłem delikatnie zacząć pierwsze rozruchy, no to wskoczyłem na Arcade'a, no ale kiedy w ogóle nie ćwiczyłem, nie robiłem nic przez cały miesiąc, to forma fizyczna była tak tragiczna, że jak wsiadłem na ten rower, który jest dosyć ciężki, waży chyba z 12 kg, no to pierwsze wrażenia były tragiczne. Ale jakie są moje wrażenia po kolejnych 12 miesiącach, no to chodźcie do domu, pokażę wam rower, weźmiemy go na jakiś skatepark i opowiem wam. Przez rok poznałem ten rower bardzo dobrze, no i w ocenie, w podsumowaniu, nie będzie taryfy ulgowej. Rower kosztuje dobre 12 tysięcy złotych, więc wymagać można od niego naprawdę dużo. Jakość wykonania tego roweru jest absolutnym sztosem. Ma jedną wadę, ale o niej później. I marka Inspired zaimponowała mi przez to, jak dobrej jakości zrobiła rower. No i cena, która idzie za tymi rowerami, no nie wzięła się znikąd, bo słuchajcie, na Arcade'zie w tym roku jeździłem, no przypuszczam, nie wiem, 10 razy więcej niż na Neuronie w poprzednim sezonie. Różnice są takie, że w tamtym roku wychodziłem na 2-3 godziny, powiedzmy 2-3 razy w tygodniu. Natomiast na Arcade'zie w tym roku jeździłem praktycznie non-stop, po 5, po 8 godzin dziennie i jazdy były w zasadzie dzień w dzień. Czasami jak już ciało mi dawało sygnały, że coś jest nie tak, że trzeba odpocząć, no to wtedy odpoczywałem. No ale tej jazdy było po prostu tak dużo, że dziwię się, że ten rower jest w takim stanie. I jeszcze, żeby tego było mało, to ilość upadków, ilość dzwonów, którą w tym roku wykonałem, ucząc się nowych trików, na przykład bar spina na betonie, no jest absolutnie nie do porównania, jeżeli chodzi o poprzedni sezon i o Neurona. Przy Neuronie w połowie sezonu mniej więcej pękał mi pedał, musiałem go wymienić, no a teraz jeżdżąc cały sezon z dużo większą intensywnością, z dużo większą ilością upadków przez te próby nowych trików, rower jest w jednym kawałku, więc no jakość jest naprawdę niesamowita, cena nie wzięła się, tak jak powiedziałem, znikąd. Jedynym minusem tego roweru jest układ korbowy. Są problemy z lewym ramieniem, które łapie luzy. No dobra, ale jak się jeździ na rowerze, który jest ciężki i drogi? Pozycja na tym rowerze przy tej geometrii, przy moim wzroście, czyli 182 cm, jest idealna. Nie mam wrażenia, że jest ten rower krótki, że jest mi ciasno tutaj między kierownicą a suportem. Wszystkie techniki, które wykonuję, łącznie ze skakaniem na tylnym kole, są bardzo wygodne, bardzo przyjemne. Jest, myślę, pod względem pozycji troszeczkę przyjemniejszy od Neurona. I tak jak widzicie, techniki trailowe, czyli skakanie na tylnym kole, no tutaj jest czystą przyjemnością. Na Neuronie było dużo trudniej, było ciaśniej, ten rower był jednak krótszy i przy moim wzroście ja to odczuwałem, więc pod tym względem Arcade jest naprawdę na plus. Chociaż jednak przez to, że rower jest stalowy i waży tyle, to przy tym skakaniu na tylnym kole, dzisiaj się do tego przyzwyczaiłem, ale na początku bardzo odczuwałem, że jednak przednie koło, widelec stalowy, który jest z przodu, wszystko ciężkie ciągnie do przodu, więc to jest jednak mały minus przy dużym plusie, że no, skacze się całkiem przyjemnie. Przez to, że łatwiej jest o techniki trailowe na tym rowerze, przez to, że suport jest troszeczkę wyżej, że cały rower jest troszeczkę dłuższy, no to jednak bunny hop i manual są na tej maszynie troszeczkę trudniejsze. Nie jest to jakaś duża różnica, to jest kwestia przyzwyczajenia się, pojeżdżenia dosłownie kilka dni na tym rowerze i w zasadzie zapominamy o tym problemie, no ale samo wyrwanie na tylne koło, samo podniesienie przedniego koła jest troszeczkę trudniejsze. Po pierwsze masa, po drugie długość, a po trzecie to, że suport jest wyżej. Ciekawa sytuacja jest z rotacjami, bo z jazdy jest troszeczkę trudniej jak na Neuronie, ale wszystkie pivoty na tylnym czy na przednim kole są już łatwiejsze na Arcade'zie. Jest jedna cecha, przez którą wybrałem ten rower. Ja bardzo dziwnie stoję na pedałach, bo nie stoję
bardziej na palcach, tylko bardzo na środku. Przyzwyczaiłem się w ten sposób stać. Lata temu nawet nie zwracałem na to uwagi. Nigdy nie jeździłem w żadnych spedekach, więc nie miałem przyzwyczajenia, żeby stać w ten sposób. No i problem, który się pojawił przez to, jest to, że jak robiłem bar spina, znaczy robiłem, próbowałem zrobić bar spina na neuronie, to przy obrocie kierownicą zaczepiałem o palec. No i kiedy porównałem, jaka jest różnica między arcade'em a neuronem w tym miejscu, no to okazało się, że arcade ma tutaj dużo większy prześwit, więc nawet jak stanę po mojemu, to jest szansa, że ta kierownica przejdzie, no i nie zaczepię palcem o oponę. Więc z tego powodu wybrałem ten rower, no ale jak stoicie normalnie na pedałach, tak jak Janek na przykład, no to myślę, że ogarniecie nawet na bardzo krótkich rowerach ten triczek. Podsumowując, można powiedzieć, że arcade ma dużą masę, jest drogi, ale za to jest wytrzymały. Techniki trailowe łatwiej na nim zrobić, rotacje trochę trudniej, przynajmniej te zjazdy, bo te statyczne są w miarę przyjemne i myślę, że łatwiejsze niż na neuronie. Ale mówiąc o tym wszystkim, to musicie mieć świadomość tego, że te różnice nie są jakieś ogromne. Różnica w wysokości suportu, tam 5 czy 10 mm i to, jak się skacze na tylnym kole, to jest tak marginalna różnica, że naprawdę tydzień jazdy i zapominacie, że coś jest innego, że coś się zmieniło w geometrii roweru. Nawet kilogram masy roweru nie robi żadnej różnicy, bo to nie jest trial, gdzie liczy się każdy gram, bo skaczemy jak najwyżej, jak najdalej i walczymy o każdy milimetr do góry. To jest street trail, tu liczy się flow, liczy się linia, liczy się dobra zabawa, a nie to, czy rower jest lekki, czy ciężki. Więc taka jest moja opinia na temat tego roweru. Dajcie znać, co wy o nim myślicie, jaki wy rower byście wybrali, a my widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, cześć!